O Messi ostatnio jest głośniej niż zazwyczaj. Mówi się, że wkrótce może skończyć karierę. Zapraszamy na transmisję. Witamy Państwa. Mamy dzisiaj szczęście do pogody. Oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. Do akcji jest już gotowy zespół komentatorski w składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś zmagania o punkty we francuskiej Ligue 1. Lille zmierzy się z drużyną Paris Saint-Germain. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Dobrze obroniony strzał. Teraz z rogu na 11 metr. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Znowu są przy piłce. Uwaga, wychodzi sam na sam. Choć o Messi powiedziano już wszystko, to jego osoba wciąż potrafi zdominować okładki gazet. Wygląda na to, że po sezonie pożegna się z zawodowym futbolem. Przynajmniej w roli piłkarza. Trudno w to uwierzyć. Kończy się pewna epoka dla niego, dla tego zespołu. Chyba nie zdołają go namówić na jeszcze rok gry, choć z obecną formą bez trudu by sobie poradził. Mówi się, że nie ma zawodników, ale musimy na chwilę przerwać. Ach, bardzo blisko było. Mógł być dobry strzał, ale obrońca na posterunku. Tracą teraz piłkę. Tracą piłkę. Będzie groźnie. Prostopadłe podanie. Uwaga, Mbappé dobiega do piłki. Cóż to była za szansa dla Paris Saint-Germain. I jak została sknocona. Wciąż bez goli. McGregor. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Piłka w rękach bramkarza. Niebezpieczeństwo zostaje zażegnane. Świetne ustawienie golkipera. Było tu kluczowe, ale ten strzał też nie był szczególnie wymagający. Mbappé. Zabrakło teraz Mbappé precyzji. Rywale przy piłce. Messi podaje za plecy obrońców. Tracą szansę na zagrożenie rywalom. Mogło być teraz niebezpiecznie. I to jest znakomita postawa w bramce. Chociaż chorągiewka ostatecznie w górze. Offside, ale tak czy siak. Brawa za interwencję. Znakomicie wyczekał rywala i odebrał piłkę. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi dodawać pewności siebie. Leo Messi z rzutu rożnego. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Szansa! Mogą zaraz prowadzić. Gol! Czyste złoto!
ależ trafił tę piłkę z woleja. No wspaniały był to strzał, brawo, brawo. Na naszych ekranach jeszcze jedna powtórka. Trzeba pochwalić strzał, ale zdecydowanie zawiodła tutaj obrona. Piłkę należało wybić w bezpieczną strefę, a nie oddać rywalom niedaleko bramki. Wykorzystali ten błąd i szybko było już po herbacie. Cieszy się wyraźnie szkoleniowiec. Ten gol oznacza, że mecz układa się zgodnie z planem. Na pewno jednak nie chce, by na tym poprzestali. No to mamy 1-0. Bardzo dobry odbiór Sergio Ramosa. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Ten strzał teraz prosto w bramkarza. Nie miał z tym najmniejszych problemów. Ale też świetnie się ustawił, Tomku. Nie odbierajmy mu tutaj zasług. Leo Messi. Barella. Mbappé. Wciąż Kylian Mbappé. Indywidualna akcja Francuza. Mbappé, może być niebezpiecznie. Gol! Mamy gola dla Paris Saint-Germain. To była tylko kwestia czasu, Tomku. Musieli w końcu dopiąć swego. Znakomite to rozegranie. Cierpliwie wymieniali piłkę między sobą, by znaleźć słabszy punkt rywala i udanie wykończyć akcję. A Mbappé mocnym własnym uderzeniem pokonał bramkarza. Naprawdę doskonały strzał. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwi się. Dziś, czego się nie dotknął, zamieniając słowo. W razie na zero. Danie teraz odebrał piłkę rywalowi. Marco Verratti. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Jest podanie. Jak to się rozwinie? I jest! Tym samym prowadzą różnicą 3 goli. Po prostu muszą to wygrać. Czekali, czekali i doczekali się. Widać teraz na powtórce, że warto było cierpliwie budować tę akcję. Ale najpiękniejszym zwieńczeniem jest ten strzał. Naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógł go obronić chyba tylko super. Świetne wykończenie. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Burak Yılmaz. Przechwycili teraz piłkę, dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Ander Herrera. Manchester City zwykle kupuje tych, których chce, a na niego od dawna mieli chrapkę. Tomku, dla obu stron to jest świetny ruch. Z tak klasowym graczem w składzie będą mocniejsi, a i on powinien skorzystać na przenośni. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych.
Burak Yılmaz. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Icardi, cóż za podanie. Podania w takim miejscu zawsze są groźne. Pierwszorzędna teraz parada, pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. Do Messiego. Ma teraz szansę na gola. Nie do wiary, nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do 4 goli. Kapitalne to rozegranie i dogranie. Ładnie sobie tam poplotało. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. Absolutna poprawność, zrealizowany w 100%. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Mamy już zatem 4-0. Już wkrótce na naszej antenie będzie też można zobaczyć ciekawie zapowiadające się spotkanie Ligue 1. Lille zmierzy się z Montpellier. Myślę, że może być tam ciekawie. Żadnej z drużyn nie brakuje argumentów, więc należy się spodziewać otwartego spotkania. Dośrodkowanie w pole karne. Zapowiadała się dobra akcja, no ale niestety. Leo Messi. Wymieniają teraz sobie podania na własnej połowie. Grają na czas. Marco Verratti. Marco Verratti przemierza kolejne metry. Do bramki rywala jeszcze trochę. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. Nieudana interwencja. Piłka wciąż w posiadaniu drużyny przeciwnej. Czy zdoła strzelić? Teraz pięknie do broni, uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza, nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? W pole karne, głęboko teraz. Przejmuje teraz spokojnie piłkę. My już teraz serdecznie zapraszamy na transmisję z kolejnego spotkania. Ale chwileczkę, chyba będzie bramka. Nie do wiary, naprawdę nie mają litości. Znowu bramka. Podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Ależ to było rozegranie. No naprawdę, tiki-taka w iście katalońskim stylu. Bramkarz dał sobie bić gola przy krótkim słupku. Zmieścił to strzał. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwi się. Dziś, czego się nie dotknął, zamieniają słowa. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Powiększają przewagę. 5-0. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Neymar. I strata. Fatalne zagranie. Gini Wijnaldum. Barella.
Piłka chodzi jak po sznurku, od zawodnika do zawodnika. I oto z piłką Neymar. Podanie do Verratti'ego. Dobre wycofanie ze skrzydła. Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Z takiej odległości trzeba by się chyba potknąć o własne nogi, żeby nie trafić do siatki. Popatrzmy, z jaką łatwością wykorzystana ta sytuacja. Zadecydował o doliczeniu 3 minut gry. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Z tego dośrodkowania nic nie będzie. Koniec spotkania. Paris Saint-Germain zgarnia dzisiaj komplet punktów. No, dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużenie. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji. Rozegrania. Dobrze obroniony strzał.